Jestem graczem, ponieważ gram w grę. Ja jestem graczem, ponieważ speedrunuję grę. Amatorze. Ja speedrunuję intra do gier. Uwielbiam odkrywać. Siedzisz sobie kilka, czy nawet kilkanaście lat w grach komputerowych, a i tak potrafisz znaleźć serię, o której nigdy nie słyszałeś, a która cię wciągnie. Istnieją całe społeczności graczy, które robią rzeczy, o których ci się nawet nie śniło, a które są całkiem interesujące. Bo kto by uwierzył, że popularną kategorią wśród speedrunnerów jest skracanie intra do gier za pomocą takich technik jak wciśnięcie trzech przycisków w odpowiedniej klatce, co pomija kolejną scenę, która trwa 6 sekund przy odpowiednim ustawieniu zegara systemowego gazeta, która odczytuje aktualny czas z komputera, glitchuje się, co daje nam dodatkowe 2 sekundy. W zależności od platformy możemy także skrócić jazdę samochodem. Przez odpięcie i podpięcie kontrolera z inną kombinacją przycisków możemy osiągnąć drugą scenę wprowadzenia, która trwa 6,5 sekundy. Jednak nie możemy wtedy skorzystać z innego skrótu, więc zyskujemy tylko pół sekundy. Istnieją też nagrania udowadniające, że udało się to zrobić w czasie 8,46 sekundy, a aktualny rekord wynosi 12,65 sekundy, przy czym nieskrócone intro trwa aż 27 sekund. Ale mimo precyzyjnych instrukcji nie udało się tego odtworzyć, więc być może to jest sfałszowane. No bo kto by uwierzył, że coś takiego można potraktować poważnie. Śmiechy śmiechami, a nie bez powodu wybrałem najszybsze skrócenie wprowadzenia do American's Daddy jako idealny przykład do wyjaśnienia, czym jest speedrun. Historia rywalizacji ludzkiej jest tak stara jak sami ludzie. Staraliśmy się rywalizować ze sobą na każdym możliwym polu od lat. Gry wydają się naturalnym narzędziem do tego, szczególnie w sferze intelektualnej. Wodzowie Wikingów, jarlowie, często prowadzili ze sobą partie Nefatafel, żeby udowodnić sobie umiejętności bitewne bez potrzeby rozgrywania faktycznych bitew czy rozlewu krwi. W Chinach młode umysły były uczone za pomocą Go. W czasie zimnej wojny szachiści radzieccy i amerykańscy starali się udowodnić wyższość danego kraju za pomocą partii. Kiedy mówimy o grach komputerowych, naturalne wydaje się wspomnieć o e-sporcie. Jednak trzeba pamiętać, że jest to dość młoda dziedzina, nawet jak na medium, z którego pochodzi. Więc jak kiedyś rywalizowali gracze? Automaty i stare gry podawały wyniki punktowe pod koniec, więc nie trudno sobie wyobrazić porównywanie punktów. Chociaż wysyłanie ich listem brzmi dzisiaj całkowicie abstrakcyjnie. Jednak można jeszcze ustanowić jeden rekord. Szybkiego przejścia gry. Jak taki rekord ustanowić? Oczywiście będąc bardzo dobrym graczem, aczkolwiek można też wykorzystać do tego błędy gry i jej niedopatrzenia. Wyjaśnię teraz zasady panujące wśród prędko biegających. Główną platformą jest speedrun.com, na której publikowane są rekordy oraz nagrania zwycięskich rozgrywek. Rekordy dotyczą nie tylko samej gry, ale także kategorii. Dla przykładu wezmę grę The Simpsons Hit and Run. Mamy standardową kategorię Eny, która dotyczy jakiegokolwiek przejścia bez żadnych ograniczeń co do wykorzystania bugów czy exploitów. Mamy kategorię dotyczącą wszystkich misji fabularnych, wszystkich misji, ale bez skracania ich, wszystkich zadań pobocznych czy 100%, czyli wszystkie misje i znajdźki. Z ciekawszych kategorii można podać przykład Minecrafta, gdzie musimy wyjąć diament ze skrzynki. Tyle. Pobiec do skrzynki i wyjąć diament. Powiedzenie tego zajmuje dłużej niż wykonanie. W grach, w których występuje czynnik losowy, zazwyczaj mamy kategorię dowolną oraz kategorię pozwalającą kontrolować te czynniki. Wracamy jednak. Wracamy do wprowadzenia do American Daddy. Dlaczego akurat ta gra tak dobrze pokazuje, czym takie szybkie przejścia są? Na początku sam tego nie rozumiałem, ale po chwili to do mnie dotarło. Chodzi po pierwsze o ideę. O sam fakt, że możemy coś zrobić, że możemy coś pokonać, przejść jakąś granicę. Dlatego ludzie od tysiącleci starają się zdobyć coraz wyższe góry, popłynąć coraz głębiej, zbadać kosmos, ułożyć jak najdłuższą ścieżkę z domino, czy spędzić dzień w Minecrafcie w VR-ze. To wszystko robimy nie dlatego, że daje nam to jakąś wyższą korzyść, chociaż czasami daje, jak na przykład spędzenie dnia w Minecrafcie dało bardzo dużą popularność, ale robimy to dlatego, że się po prostu da. Robimy, bo możemy.
Drugą rzeczą jest ciekawość. Po prostu chcemy przełamać jakąś barierę. Chcemy zobaczyć, co się stanie, jeśli doprowadzimy do sytuacji, której sami twórcy nie przewidzieli. Co się stanie, jeśli programiści nie dali rady założyć wszystkich blokad. Dlatego w grach szukamy bugów i exploitów, żeby zobaczyć, co się stanie. Dlatego odkrywamy świat. Może im późniejszy wiek, tym mniej mamy tej ciekawości w sobie, ale jednak zawsze trochę pozostaje. W innych więcej, w innych mniej. I dlatego takie nieskracalne intro wydaje się jak naturalna bariera, która została położona przed graczami, jak zakaz rodziców nałożony na dzieci. Intuicyjnie chcemy ją po prostu połamać, przekroczyć jakąś granicę i zobaczyć, co będzie, co się stanie, czy to jest w ogóle możliwe. Trzecia to zacięcie społeczności. Każda z możliwych okazji do skrócenia czasu była znajdowana przez inną osobę. Znajdowanie kolejnych elementów to zasługa całej grupy i w przypadku niemal każdego rekordu możemy powiedzieć to samo. Dzięki temu jest to bardzo zbita komitywa graczy. Każda wrzucona informacja szybko trafia do większej grupy osób. I tak na przykład, jeśli ktoś spróbuje oszukać system, wstawiając sfałszowane przejście, od razu znajdą się gracze, którzy wytłumaczą, co jest nie tak. Przy okazji można się dowiedzieć o wielu ciekawostkach. Widzieliście na przykład, że wszystkie monety w Mario migają w tym samym momencie? I to jest dla mnie piękne. Ogromna wiedza, masa ciekawostek, niesamowite umiejętności. Wszystko po to, by pokonać grę jak najszybciej. Oczywiście brzmi to jak odwrotność tego, co chcą osiągnąć twórcy gry, ale z drugiej strony, czy każda gra nie jest w pewien sposób walką z twórcami? Przyglądanie się tej walce przypomina rozwiązywanie zagadki. Znaczy, przyglądanie się rozwiązywaniu zagadki. I tak widzimy wszystkie mapy, taktyki, podejścia, wyliczenia, gdzie można pozwolić sobie na stratę zdrowia, by oszczędzić czas, a gdzie oznaczałoby to zbyt wielkie ryzyko. Dla przykładu w Halo 3 w przedostatnim poziomie można podjąć próbę wysadzenia pod sobą beczek, co może przenieść nas na wyższą platformę, co automatycznie skróci cały poziom. Jednak osiągnięcie tego nie jest aż tak łatwe i dla niedoświadczonego gracza tylko wydłuży cały przebieg. Często mówimy też o szczęściu. W grze The Legend of Zelda Wind Waker, żeby przejść całą historię, musimy wykupić 3 przedmioty, które mogą się pojawić w domu aukcyjnym. Problem jest tylko, że w domu aukcyjnym przedmioty są losowane i jeśli nie trafimy na ten, który potrzebujemy, to musimy wyjść i wejść jeszcze raz, aż trafimy na interesujący nas przedmiot. Dodatkowo istnieje boss, który losowo wybiera, czy zaatakuje w sposób, który umożliwia zadanie mu obrażeń, więc jeśli mamy pecha, to może on sobie nad nami latać i nie możemy mu nic zrobić. W normalnej rozgrywce to nie jest problem, ale tutaj, kiedy każda sekunda jest na wagę złota, nabiera to znaczenia. Także niesamowitego farta miał gracz Linkus, który wszystkie przedmioty w domu aukcyjnym wylosował za pierwszym razem, a boss przyjął drugą najlepszą konfigurację ataków. Niektórzy wygrywają miliony, a on pobił rekord w Zeldzie. Zawsze jakieś szczęście, nie? I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zaciekawiłem was tą tematyką. Jeśli tak, to koniecznie sprawdźcie opis. Być może któregoś dnia to wy pobijecie jakiś rekord. Tymczasem ja byłem Tomasz Murawski i życzę wszystkim miłego dnia.